cały ośrodek jest w rozbiórce. Chyba wszystkim znany najwyższy obiekt w Kozłowniku. Pogotowie ma tu ćwiczenia. Niestety najwyższy budynek okazał się niedostępny z powodu wykonującego pięknie swoją służbę ochroniarza. Jednak jest tutaj o wiele więcej równie atrakcyjnych pustostanów. Piekarnia. Główny hol. Stalowe dźwigary podtrzymują sufit, na którym ostały się resztki lamp. Dzisiaj wyjątkowy tłum. Resztki kominka, tak? Schody były kiedyś wyłożone marmurowymi płytkami. To musiał być kiedyś apartament. Niezłe, nie? Najwyższe piętro. Ja myślę, że tutaj również znajdowały się pokoje. Oczywiście. Ale jaki jest ładny sufit, nie? Zobacz sobie, cały się ostał. Ale mnóstwo szkła leży na ziemi. Szczyt hotelu. Jesteśmy na dachu. Mamy stąd widok na całą okolicę. Tu znajdowały się sztucznie stworzone kaskady. Woda spływała z jednej na drugą. Kozłownik opanowali graficiarze. Wchodzimy? Prysznice. W tym pomieszczeniu ostały się resztki tapety, która została wystrojowana uprzednio, zanim to jeszcze zaczęła odpadać. Wait, what? Przynajmniej 6 metrów głębokości. No to głęboki ten basen taki trochę, aż drabinę podstawili. Może do skoku z trampoliny. Spójrzcie, możliwe, że to rzeczywiście służyło do skoków, gdyż tutaj mamy coś jakby słup po trampolinie, a tutaj resztki drabiny prowadzących tam w górę, skąd można było skoczyć. Po co pochylnia na basenie? A tam ładne kaskady. Na dnie basenu zalega mnóstwo śmieci. Nie skakać z brzegu? Tak, brzeg. A tutaj jest z. W całym ośrodku aż roi się od graffiti. Tam muszą się znajdować tuneliki ciągnące się pod basenami. Więc postaram się tam zejść. Thank you.
tutaj są baseny. No, przechodzimy dalej. Strumień się oddala. Potężne betonowe sporniki. Są tutaj namalowane czerwoną i czarną farbą pasy ostrzegawcze. A, to się ciągnie dalej. Potężne podziemie techniczne. Tam jest strumień, jakieś schody. Ale nie bardzo jest jak tutaj zejść. Spróbuję się dostać tam tędy. Ośrodek jest naprawdę olbrzymi, a wejście do podziemi powinno się gdzieś tutaj znajdować. Postaram się je znaleźć. Tak, wygląda na to, że to chyba to. Widziałeś? System taki... jakiś techniczny, prawda? Patrz, tam się znalazłem. Jak przeszedłem całym tym korytarzykiem. To jest ten głęboki basen do skoków, który widzieliśmy przed chwilą od góry. Sztuczna zapora na strumieniu, metalowe koryto. Potężne fundamenty tego basenu, podpory betonowe. Jak pracowałam, to ośrodek w Kozubniku był naszym ośrodkiem wypoczynkowym i bardzo często jeździliśmy do niego właśnie na weekendy, na różne przyjęcia, na spotkania, na sympozja. No i bawiliśmy się, wędrowaliśmy po górkach okolicznych. To był bardzo piękny ośrodek w tym czasie. No ale teraz popadł w ruinę, nie miał się kto tym zajmować. No i stoi to opustoszałe. Znajdujemy się na dachu basenów. Dach jest pokryty papą i naprawdę olbrzymi. Na tym dachu widzę, że się pogrywa FSG. Kompleks turystyczny wybudowany w latach 70. przez Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe nie funkcjonuje od 1996 roku. Za czasów PRL Porąbka Kozubnik był największym ośrodkiem wypoczynkowym w Beskidach. Do dyspozycji w Czasowiczów były skryte baseny, sauny, wyciąg narciarski, korty, restauracje, stołówki oraz kompleks 11 hoteli wykonanych ze szkła i aluminium. Ośrodek posiadał również pełną ochronę medyczną oraz karetkę pogotowia. Zespół domów wypoczynkowych stworzono z myślą o pracownikach HPR. Jednak głównymi korzystającymi z luksusowych apartamentów byli partyjni dygnitarze, między innymi syn Leonida Breżniewa. Ośrodek przeszedł w ręce dwóch braci przybyłych z USA do Polski. Z powodu braku dotacji na wczasy pracownicze rodziny hutników przestały odwiedzać kurort. Niestety cały Kozubnik niedługo przestanie istnieć.